Witajcie. Dzisiaj następny film, w którym przedstawię Wam słówka niezbędne do tego, żeby się w języku niemieckim komunikować. Ich bitte, ja proszę. Ich du bittest, ty prosisz. Er bittet, on prosi. Wir bitten, my prosimy. I to jest temat już dla osób takich z bardziej zaawansowanych. Mianowicie czasownik prosić to jest czasownik rekcyjny. Co to jest rekcja? Rekcja to stały związek czasownika z przyimkiem. Wiem, brzmi to strasznie. Przejdźmy do praktyki. Czasownik bitten łączy się z prosić o coś. I tam jeszcze jest akusatyw, prosić kogoś o coś. Zdanie. Ja proszę cię o pomoc. Ich bitte dich die Hilfe. Oni proszą nas o pomoc. Sie bitten uns die Hilfe. Pasowałoby jeszcze czas przeszły wspomnieć. Czas przeszły prosty to jest bat, czyli ich bat to jest ja prosiłem w czasie przeszłym preteritu. A ich habe gebeten to jest ja prosiłem w czasie przeszłym perfekt. Czyli weźmy perfekt, jest częściej używany. Ja prosiłem go o pomoc. Ich habe ihn die Hilfe gebeten. Danken, dziękować. I to też jest czasownik rekcyjny. Na czym polega jego rekcyjność? Na tym, że łączy się z datywem. Ja dziękuję tobie, ich danke dir. To dir to jest datyw. Za coś to jest für. Na przykład ktoś kogoś prosi o pomoc, jak w tym poprzednim zdaniu. Ta pomoc została udzielona i teraz jest podziękowanie. Dziękuję ci za pomoc. Ich danke dir für die Hilfe. Dziś, czasownik danke to jest czasownik regularny, czyli mamy czasownik dankte, hat gedankt. Następne słowo to jest przepraszać. W sensie przepraszam. I możliwe, że znacie to w wersji Entschuldigung. I to jest rzeczownik. Dosłownie Entschuldigung to są przeprosiny. Tak byście mówili, przeprosiny, czy ja mogę to dostać? Entschuldigung, kann ich das mal haben? Oder bekommen? A więc, also. Czyli to jest słowo, które, za pomocą którego możecie rozpocząć jakąś wypowiedź. No więc, byliśmy ostatnio. Also, wir waren letztens. I tak dalej. I ciągnie się historia. Dla wszystkich znających język angielski, widząc also, widzicie, czy powiedzmy, czytacie słowo also, czyli również. No nie, w niemieckim also to jest a więc. Często rozpoczynające właśnie jakąś tam sekwencję zdaniową. Natomiast po niemiecku również to jest auch. Auch. Na przykład ktoś się zgłasza i ja mówię, ja też. Ich auch. Albo ja też tam byłem. Ich war da auch. Albo ja też to kupiłem. Ich hab das auch gekauft. Einfach i natürlich. Einfach to jest po prostu, a natürlich to jest naturalnie, oczywiście. Natürlich, że tak wspomnę, jedno z ulubionych słów naszego piłkarza Roberta Lewandowskiego. Analizując jego wywiady, no praktycznie on stawia natürlich tam, gdzie jest kropka. W sensie bardzo dużo, bardzo często. Ale zostawiam pana Roberta. Niech nam gra i bramki strzela. Wracając do słowa einfach, to jest po prostu niemożliwe. Das ist einfach unmöglich, że on coś takiego zrobił. Das er sowas gemacht hat. Używamy einfach w kontekście, że wyjaśniamy, że chcemy coś uprościć w tych naszych definicjach i mówimy, to jest po prostu taka, co to jest samochód, to jest po prostu taka maszyna, która ma silnik i tak dalej. Oczywiście może ten samochód nie jest najszczęśliwszym przykładem, ale zostawmy to. Das ist einfach eine Maschine, die vier Räder hat und fahren kann. To jest oczywiście bardzo dobre, das ist natürlich sehr gut. Oczywiście tam pojedziemy, wir fahren dahin natürlich. To jest oczywiście bardzo ładna sukienka, das ist natürlich ein ganz schönes Kleid. Całkiem ładna sukienka. Także bardzo, bardzo, bardzo potrzebne i pomagające, że tak powiem, wypowiedzieć się. Następne słowa, które uważam za niezbędne do komunikacji, to jest słowa na przykład już. Schon. W kontekście. Ja już to zrobiłem.
Ich habe das schon gemacht. Czy ty już zadzwoniłaś do swojej mamy? Hast du schon deine Mutti angerufen? Możemy użyć przeciwieństwo schon. Ja to widzę. Tak to widzę, że przeciwieństwo schon to jest noch nicht. Jeszcze nie. Czyli już to zrobiłem. Ich habe das schon gemacht. Jeszcze tego nie zrobiłem. Jestem dopiero przed tą czynnością. Ich habe das noch nicht gemacht. Noch nicht. Jako przeciwieństwo schon. Ja już wysłałam to CV. Ich habe das CV schon geschickt. Ja jeszcze nie wysłałam tego CV. Ich habe den CV noch nicht geschickt. Myślę, że warto wspomnieć o takim zwrocie na szczęście. Zum Glück. Zum Glück. Na szczęście to zrobiłem. Ich habe das zum Glück gemacht. No bo gdybym zrobił to później, to byłoby za późno, coś by się stało złego, byłoby jakieś tam konsekwencje negatywne. Na szczęście ja za to zapłaciłem. Ich habe das zum Glück bezahlt. Po drugiej stronie, tak jak mieliśmy schon i zum Glück, trzymam razem troszeczkę. Nie wiem, czy nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, że są pewne słowa, które prawdopodobieństwo użycia obok siebie jest duże. I schon i zum Glück, tak to widzę. Po drugiej stronie, tam gdzie jest negacja, jest słowo noch nicht. I tam jeszcze należałoby wspomnieć o słowie leider. Niestety. Ja niestety tego nie zrobiłem. Ich habe das leider nicht gemacht. Ona niestety tego nie potrafi. Sie kann das leider nicht. Oni niestety nie przyjadą. Sie kommen leider nicht. Przysłowie przy negacjach mamy noch nicht, jeszcze, mamy leider, niestety, które z natury jest negatywne. Niestety, czyli chcemy powiedzieć złą wiadomość, nie? Niestety czegoś nie potrafi, niestety to nie jest komórka, czy niestety to nie udało się. Gdzieś tam leider przyciąga negację. Czujecie to? Ich hoffe. W każdym razie, jeszcze jest takie negacja jak już więcej nie. Nicht mehr. I tu należy wspomnieć, że na przykład ktoś coś robił i już czegoś nie robi. Na przykład, ja już nie pływam. Ich schwimme nicht mehr. Tu wspomnieć należy o tym, że jest częsty błąd. My Polacy, przynajmniej wiem, że my Polacy to robimy. My mówimy już nie, tłumaczymy bardzo dosłownie. Schon nicht. Nie może tak być. Schon to słowo pozytywne i przy nim nie ma prawa stać żadna negacja. Ani kein, ani nicht, ani niczego podobnego. Także schon nicht się wyklucza i już czegoś, już więcej czegoś nie ma, już więcej czegoś nie robię, to słowo nicht mehr. Na przykład oni... Jest pytanie, czy ona pracuje w tej firmie? Arbeitet sie. O! Taki przykład. Czy ona nadal pracuje w tej firmie? Arbeitet sie immer noch bei der Firma? Immer noch to jest nadal. Jeszcze to jest noch, to wiemy. Immer to jest zawsze. Natomiast immer noch to jest takie podbicie noch. Wiecie, to jest... nie wiem, pewnie może mieliście z tym problem. Immer noch, jak to używać? Pomyślcie o tym, że immer noch to jest coś mocniejszego od noch. Noch to jest jeszcze... A immer noch, nadal. Nadal to robię. Nadal tam pracuję. Na przykład, ona nadal tam pracuje. Sie arbeitet da immer noch. Ale wiem, że straciłem wątek. Tam było pytanie, czy ona nadal tam pracuje. Arbeitet sie immer noch da? I odpowiedź. Dwie odpowiedzi. Tak, ona nadal tam pracuje. Ja, sie arbeitet da immer noch. Albo zaprzeczenie. Ona już tam nie pracuje. Już tam nie pracuje, mówi, to zdanie mówi o tym, że pracowała, ale to się skończyło. I wtedy używamy nicht mehr. Czyli ona już tam nie pracuje, sie arbeitet da nicht mehr. Zróbmy sobie taki test. Ja będę wam mówił te słowa po polsku. Liczymy do trzech. I wymawiacie te słowa po niemiecku w tym czasie i ja mówię po niemiecku. I teraz zobaczycie, usłyszycie, czy to wasza wersja jest dobra, czy też zła.
Słowo tylko nua. To jest słowo nua. Słowo prawie. Fast. To jest słowo prawie. Muszę spojrzeć na kartkę. Słowo nawet. Zoga. To jest słowo nawet. I tu bym jeszcze dołożył do tej trzech słóweczek, bym dołożył słowo poza. Poza, nie chodzi o to, że ktoś robi pozę, albo ma pozę, czyli poza, ale w kontekście poza mną. Wszyscy poza mną. Jakie te słowa? Poza. Außer. Zdania. Z nimi. Słowo nur, tylko. W takiej kontekście, tylko ty i ja. Nur du und mich. Tramwaje w czasie II wojny światowej w Warszawie. Wiem, że w Warszawie, nie wiem czy w innych miejscowościach, były takie tabliczki, wywieszki tylko dla Niemców. Nur für Deutsche. Tylko może też oznaczać tylko, że ja lubię tak tłumaczyć słowa, w sensie nie tłumaczcie, nie uczy się słówek tylko tak wiecie, słowo za słowo, tylko starajcie się zrozumieć to słowo, co ono mówi, w jakim kontekście się pojawia. Słowo nur mówi o tym, że tylko, czyli sugeruje, że mało, że normalnie przysługuje więcej albo zwykle standardowo jest jakaś ilość, ale w tym przypadku jest tylko tyle, czyli mniejsza ilość niż standardowa. Przykład, ktoś zarabia 2000, a w tym miesiącu dostał nur 1500. Nie? Tylko chcieli zwiedzać, nie wiem, Gdańsk, Gdynia, Sopot, a byli sie waren nur in Sopot. Tylko w Sopocie byli, bo coś tam się wydarzyło, sprawy zdrowotne, chorobowe czy finansowe. O tym mówi nur, tylko, że tak naprawdę bardzo mało z tego, co normalnie moglibyśmy zrobić, widzieć, kupić, zarobić, to mamy z tego jakąś tam wydzieloną mniejszą część. I to nur to podkreśla. Ktoś ma aparat, kręci vlogi i mówi, ja mam tylko... Dobra, teraz cokolwiek powiem, to się zbłaźnie. No, ja mam tylko komórkę, ja? Ich habe nur ein Handy. W sumie ja tak robiłem, przez wszystkie od momentu Kinderattack, czyli od 1 czerwca 2017, od tego filmu kręcę filmy no, lepszym aparatem. No nie będę reklamował, bo nikt za to mi nie płaci. W każdym razie kręcę lepszym i... A do tej pory kręciłem to moim LG 4C. To było, no jest. Także jest jakoś, myślę, że też widzicie, że jest lepsza. Czyli wtedy kręciłem tylko komórką. Damals habe ich nur mit einem Handy gedreht. Jetzt mache ich das mit einem anderen Apparat. Słowo fast, prawie, skojarzcie sobie w ten sposób, że prawie kojarzycie fast food, angielskie słowo, fast food. No tu jest dyskusja. No tam jest jeszcze słowo junk food, w sensie jedzenie takie, byle jakie. Natomiast fast food przez, nie wiem, na ostatnie 15-20 lat było synonimem takiego jedzenia, byle jakiego, nie? Pełne tłuszcze i tak dalej. No, pewnie jeszcze jest. Nie wiem, nie znam się. W każdym razie fast food, skojarzcie, że prawie jedzenie. Czy jak Niemiec widzi fast food, oczywiście on już ma takie skojarzenie mocne z angielskim, że jakby tego nie wprowadza, natomiast można pomyśleć, że fast food to jest prawie jedzenie. Fast food. Albo ktoś tam był, gdzie można użyć fast, na przykład nie był tam 12, 14 dni, tylko 12 dni, czyli prawie 2 tygodnie. Also fast eine Woche. Ktoś zarobił 2900, czyli er hat fast 3000 verdient. Rozumiecie? Fast mówi o tym, że prawie jakąś liczbę osiągnęło prawie jakiś pułap, ale jej nie osiągnęło tak naprawdę. Zabrakło bardzo mało.
Nie? Zabrakło bardzo mało, żeby osiągnąć pułap tych 2 tygodni, 3 tysięcy. Byliśmy fast, jeszcze taki przykład. Dużo dotyczy czasu, czyli tam byliśmy prawie 3 dni. Wir waren da fast 3 Tage, czyli od niedzieli po południa. Od niedzieli po południa, poniedziałek po południe, wtorek po południe to mamy 2 dni i do środy po południa byłyby 3 dni, ale rano w środę wyjechaliśmy. Czyli byliśmy, wir waren da fast 3 Tage, ok? To jest prawie. Zoga mówi o tym, że nawet, czyli ona podkreśla coś, że coś dodatkowego się wydarzyło, ktoś był, nawet ktoś był zachwycony, czyli nasz ojciec, który normalnie tego nie lubi, nawet on powiedział, że mu się podoba. Sogar er hat gesagt, dass es ihm gefällt. Nie? Czyli ktoś, kogo w ogóle nie braliśmy pod uwagę, że mogłoby mu się to spodobać. Czy to film, czy koncert, czy muzyka, nawet jemu się to podobało. Sogar ihm, nawet jemu. Ktoś przyszedł, nie wiem, ktoś kogoś nie lubi i jedna z tych osób ma osiągnął jakiś sukces, nie? I mówimy, że Zoga o tym mówi, że nawet on, że nawet Niemcy są za, nawet Rosja jest przeciwko, nawet Gruzja się odezwała, nawet dyplomaci z Turkmenistanu dali znać o sobie. Ktoś, jakaś grupa ludzi, której w ogóle nie przewidywaliśmy, że się odezwie. To podkreśla, o tym mówi Zoga. Außer natomiast to jest poza mną, czyli kogoś wykluczamy. Czyli byli wszyscy poza mną, ale waren da außer mir. Wszyscy przyszli poza moją ciocią, ale sind gekommen außer meiner Tante. Außer to jest dativ, dlatego tam jest meiner. Jeszcze takie słowa około, mniej więcej. To jest słowo circa. Normalnie pisze się go zirka, tak jak widzicie na dole, a w skrócie się pisze CA. Zirka oznacza około, mniej więcej. I nie wiem, podajecie liczbę, najczęściej chodzi o liczbę tutaj w kontekście zirka. Również w tym kontekście możecie użyć słowa ungefähr. To też oznacza około. Ungefähr 20 Tage. Ktoś nie pamięta ile? No nie wiem, ungefähr 20 Tage. Czyli circa ungefähr to są synonimy. Słówka tyczące ilości. Nic. Nichts. Albo nichts. Z czego powstaje nichts? Powstało ze słówka z negacji nicht, które znacie na pewno. I dodaje się tam literkę S. Powstaje nichts. Ale nawet dla Niemców. Znaczy, nie jest to trudne do wymówienia dla Niemców, ale omijają tą wersję, mówiąc nix. Czyli co takiego się dzieje? Biorą nichts, znaczy tą końcówkę S-C-H-T-S i robią z tego x. Nie? I zamiast nichts powstaje nix. Tak się mówi w języku potocznym, to słychać. Na przykład w zdaniu, ja nic nie słyszałem. Ich hab nix gehört. Albo ja niczego nie widziałem. Ich hab nix gesehen. Ten zapis nix jest popularny w komiksach na przykład. Komiks to jest taka forma literatury, nazwijmy to, która oddaje język potoczny. Bardzo próbuje odzwierciedlić dosłownie i bardzo dokładnie język potoczny i tam się to nix pojawia. W literaturze takiej klasycznej może mniej. Może mniej. Natomiast myślę, że jak słyszycie i będziecie mówić, to jak powiecie nix zamiast nichts, nic złego się nie wydarzy. Następne słówko to jest mało. Jak jest mało po niemiecku? Wenig. To jest mało. Mało pieniędzy. Wenig Geld. Mało jedzenia. Wenig Essen. Mało wody, wenig Wasser. Tu pragnę wyjaśnić różnicę między mało ilościowo, a mały gabarytowo. My mamy w języku polskim mamy te same słowa. Mało pieniędzy,
i mały samochód. Mamy ten sam przymiotnik, nie? Tylko inaczej, inna końcówka. W języku niemieckim mało ilościowo, to co teraz omawiamy, to jest wenig. A mały gabaretowo, mały samochód, małe drzewo, małe dziecko, to jest klein. Tak, to jest to. Następne słowo. Troszeczkę. Ein bisschen. Ein bisschen. Z czego się wzięło ein bisschen? Wzięło się z rzeczownika der bis. Gryz. No bo z czego się wziął bis? Z beißen. Beißen to jest gryźć. Czyli zębami, tak? Odłupujemy, gryziemy jedzenie, mięso, cokolwiek. Cokolwiek. A propos formy czasownika beißen, beißen, bis, gebissen. I od tego rzeczownika beißen jest bis, gryz, czyli to, co ja robię zębami, jedno gryz. A bisschen to jest zdrobnienie. Dodając sien na końcu, powstaje nam, że to jest małe. Gryzeczek, tak? Gryzeczek, coś w tym stylu to wychodzi. Gryzunio, jakkolwiek by to nie przetłumaczyć. Natomiast tłumaczymy to jako troszeczkę. Ein bisschen. Następne słowo po niemiecku, wyrażające ilość. Kilka. I mam na to dwa słowa niemieckie. Kilka. Ein paar albo einige. Ein paar to jest kilka. Na przykład kilka jabłek. Ein paar Äpfel. Ktoś wziął. Hat jemand genommen. Kilka w sensie, kojarzymy kilka z liczbą 3, 4, 2, 3, 4, 5, nie? To jest takie skojarzenie, pierwsze skojarzenie takie podstawowe ze słowem kilka. Natomiast co oznacza einige? Niejako to samo. Einige Studenten, kilku studentów. Einige Mitarbeiter, kilku pracowników. Następne słowo dotyczące ilości to jest dużo. Viel. Kilka słówek, kilka zdań komentarza. Albo przykłady najpierw, może tak. Dużo pieniędzy. Viel Geld. Dużo wody, viel Wasser. Dużo jedzenia, viel Essen. Viel pojawia się przy słowach policzalnych. Wróć, niepoliczalnych, co ja gadam? Niepoliczalnych, myślałem dalej już. Essen do nich należy, Wasser do nich należy, Geld do nich należy, są niepoliczalne. Może niektórzy z Was zadają pytanie, a co to znaczy niepoliczalne? Oznacza to, że ta materia, na przykład woda, pieniądze, jedzenie, nie da się policzyć, gdy się... No inaczej, można jedynie policzyć w ten sposób, że używa się jednostki jakiejś specjalnej. Jednostki miary, jednostki długości, jednostki wagi, jednostki pojemności. To znaczy, mając wodę, nie możecie powiedzieć, wziąłem wodę. Musicie określić, ile tej wody wzięliście. Litr, dwa litry, kubeł, wiadro. Musicie nałożyć na to jednostki miary, aby móc to policzyć. Czyli jeżeli musicie nałożyć jednostki miary, to znaczy, że to jest niepoliczalne w swojej pierwotnej wersji. Powietrze jest niepoliczalne, woda jest niepoliczalna, pieniądze. No bo jeżeli chcecie policzyć pieniądze, musicie mieć walutę, tak? Euro, polskie, jeny, hrywny. To muszą być jednostki jakieś, żeby to móc to policzyć, ile ktoś ma pieniędzy. Natomiast jeżeli mam jabłko, to mam jabłko. Nie muszę powiedzieć ile, bo jabłko określa jedną sztukę. Rozumiecie? To jest policzalne. Samochód, dwa samochody, pięć samochodów, to są rzeczowniki policzalne. Powietrze jest niepoliczalne. Trzeba nałożyć, czy to jest litr, czy to jest metr sześcienny, czy to jest decymetr sześcienny, trzeba ekstra to policzyć. Wówczas to oznacza, że ta jednostka, ten materiał, ten surowiec jest niepoliczalny. I gdy
Mój wywód długi, przydługi. Wracam do tematu. Gdy jest to niepoliczalne, używamy fil. Fil wasa, dużo wody. Fil geld, dużo pieniędzy. W momencie, gdy to jest policzalne, używamy file. File studenten, file autos, file bojme, dużo drzew. File fügel, dużo ptaków. Akurat no, natura mnie nastraja do tego rodzaju słownictwa. Tak wygląda ze słówkiem fil. Ok? Fil i file. Nie można powiedzieć file wasa. Fil wasa. Bo to jest, waser jest niepoliczalną materią. Surowcem, materiałem, jakby to nazwać. Następne słowo, które musicie znać. Więcej. Skoro dużo, no to więcej. Mea. To słowo oznacza więcej. I znowu ta sama zabawa. Weźmy sobie wodę. Mea wasea. To jest więcej wody. I teraz słówko oznaczające wszystko. Jakie to jest słowo wszystko po niemiecku? To jest słowo alles. To jest słowo alles. Na przykład ja wszystko widziałem. Ich habe alles gesehen. Albo pytanie w sklepie. Ist das alles? Czy to wszystko? Ja, das ist alles. To jest wszystko. W sensie, wszystko, co chciałem kupić. Alles, was ich kaufen wollte. I tutaj mój komentarz. Żeby nie mylić słowa alles ze słowem ale. Alles to jest wszystko. Ale to są wszyscy. Jak to je rozróżniać? No, ale stoi przed rzeczownikami policzalnymi. Na przykład wszyscy studenci. Wszyscy studenci. Ale studenten. Wszystkie samochody. Ale autos. Wszyscy Polacy. Ale Polen. Wszyscy Niemcy. Ale Deutschen. Następna porcja niezbędnych słówek w języku niemieckim. Będą to słówka tyczące częstotliwości. Nigdy. Nie albo niemals. Niemals. Przepraszam, źle zaakcentowałem. Niemals. Słowo nie od razu wam się kojarzy pewnie z polskim słowem nie. No, jest identyczne, tak? Jest identyczne, inaczej się wymawia. Tak jak w języku niemieckim IE wymawiam jako I. Nie lub też niemals. To jest słowo nigdy. Następne. Rzadko. Selten. Słówko, no, z którym dużo osób ma problem. W sensie mały procent ludzi go zna. Najczęściej ludzie znają słowo często, a nie rzadko. Ale do słowa często przejdziemy za chwileczkę. Następne słowo, które musicie znać, tyczące częstotliwości. Rzadko było, no to teraz czasami. Manchmal. To jest słowo oznaczające czasami. W swoim znaczeniu bardzo podobne słowo od czasu do czasu. Von Zeit zu Zeit. Słowo oznaczające od czasu do czasu, ale troszeczkę inaczej. To są krótkie trzy słowa. Dwuliterowe, trzyliterowe i dwuliterowe. Od czasu do czasu. Ab und zu. Zwykle, zazwyczaj. Wróć. Meistens. To słowo oznacza zazwyczaj. Również słowo normalerweise oznacza zazwyczaj, normalnie robię tak i tak, ale dzisiaj robię wyjątek i robię inaczej. A propos wyjątek? Jak jest wyjątek po niemiecku? Die Ausnahme. No to skoro wiemy, jak jest wyjątek, to dobrze powiedzieć, jak jest reguła. Jak jest reguła po niemiecku? Die Regel. Z reguły. Gdy mówimy, że coś z reguły robimy,
to jest ta sama grupa, co zazwyczaj zazwyczaj, zwykle, nie? Z reguły też takie słowo istnieje. Jak brzmi po niemiecku? Z reguły? In der Regel. In der Regel. Okej. Słowo często. Jak słowo często brzmi po niemiecku? Oft. To jest słowo często. Oft. Słowo zawsze. Immer. Immer oznacza zawsze. Jakieś hałasy cały czas słyszę w lesie. Pasjonujące. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli się podobało, dajcie znać w lajkach. Jeżeli macie sugestie tematów, dajcie znać w komentarzach. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i do następnego filmu.